W kredytach mieszkaniowych nastąpił wzrost sprzedaży kredytów o około 10%, trochę mniej w wymiarze ilościowym, trochę więcej w wartościowym. Z tym, że tutaj nastąpiły istotne zmiany. Przede wszystkim spadło, spada ciągle liczba kredytobiorców i zadłużenie w kredytach walutowych. Ubyło... Frankowiczów około 40 tysięcy osób, które końcu, w końcu 2016 roku miały miało długi we frankach, a obecnie ich się, ich się tego, tego długu się pozbyło. Część, to wynika zarówno ze, spł ze spłat kredytu, jak i w niewielkiej części z przewalutowywania kredytów zagrożonych czy niespłacanych. Przez, przez, przez banki. Z tych 40 tysięcy frankowiczów, których ubyło z, z, z banków, tylko około 400 kredytów byśmy zidentyfikowali jako kredyty przewalutowane, przewalutowane z, z, z franka na złote, a właściwie z walut na złote, bo tutaj nie tylko franki wchodzą, wchodzą, wchodzą w grę rośnie średni, wartość średniego kredytu mieszkaniowego, ale to już jest wieloletnia y, y, tendencja, to częściowo wynika oczywiście ze wzrostu cen mieszkań.